Szanowni Państwo, spotykamy się dziś, by uczcić wyjątkową rocznicę, 35-lecie sprzeciwu Polaków wobec komunistycznego zniewolenia. Sprzeciwu, który dał początek walce o wolną Polskę, o prawdę. Jego owocem były narodziny Solidarności, niezależnego, samorządnego związku zawodowego. I to właśnie ten ruch zburzył mury i otworzył bramy wolności. I choć czas ten przeszedł już do historii, mamy obowiązek pamiętać o fenomenie Solidarności i obowiązek kontynuować, chociaż w odmiennych realiach społeczno-politycznych, działania oparte na tamtych ideałach. My dziś, jako członkowie Solidarności, staramy się kontynuować to wielkie dzieło budowy wspólnoty Polaków opartej na ideałach wolności, tradycji, prawdzie. W Pułtusku działa dziś 5 organizacji NSZZ Solidarność.